Witajcie na megadyskont.pl. Pokażemy Wam dzisiaj kolejny zestaw z serii Littlest Pet Shop, a jest to Day Camp Carpers, czyli zabawa na placu zabaw. W tym zestawie znajdziecie trzy przesłodkie pet shopy: Russella Fergusona, Pitea Hamiltona oraz Mitzi Cheezer. Zbudujemy dla nich taki plac zabaw, żeby mogli się świetnie bawić. Naszą podstawą będzie ta czerwona kostka. No i pierwsze co, to włożymy tutaj do środka tło. Możemy włożyć tło z wodą i jedzeniem, albo takie samo jak tło kartonowe, które również znajdziecie w zestawie. Ja, żeby się nie powielać, włożę to z jedzeniem. I zobaczcie, dosyć fajnie się to prezentuje. Na górę postawimy taki jakby fotel, w którym nasze pet shopy mogą przesiadywać. Jest on obrotowy, więc z tego miejsca mogą zobaczyć wszystko, co dzieje się naokoło. Jak widzicie, ja już go udekorowałam naklejkami, które także znajdziecie w zestawie. Mamy ich tutaj całkiem sporo, ale możemy je także udekorować dekoblicami, ponieważ również znajdziemy w zestawie kilka dekobitsów. Oczywiście to, w jaki sposób udekorujecie swój plac zabaw, zależy tylko od Was. Teraz czas na dodanie tego kręcącego się koła w kształcie sera. Możemy dodać go na boku naszego placu zabaw. Możemy dodać go z przodu naszego placu zabaw. I ładnie się wszystko trzyma. W środku również mamy miejsce na naszego pet shopa, który może sobie tutaj spokojnie siedzieć i bawić się, kręcąc się w kółko. Na pewno Pity jest z tego zadowolony. Kolejnym elementem jest takie oto wejście. Możecie je zamontować po bokach. A na drugim boku może być tutaj drabina, no bo jednak nasze pet shopy muszą jakoś wejść do środka naszego obserwatorium. Postawimy tutaj naszą Mitzi. Do środka możemy również zawiesić taką przywieszkę z jedzeniem. Z boku możemy dodać bidon z wodą. Do środka możemy również wsadzić miskę z jedzeniem. W ten sposób zbudowaliśmy całkiem spory plac zabaw. Russell będzie bawił się na zewnątrz. Nie chciałabym go wpychać tam do środka. Jak widzicie, również możecie wykorzystać kartonowe tło z tego zestawu. Możemy ten zestaw połączyć z drugim z tej samej serii. Zobaczcie, mamy tutaj słodką kawiarnię, czy też cukiernię. No i połączymy teraz te dwa zestawy w jeden. Musiałam zdjąć wystawę sklepową i przełożyć ją na drugą stronę, ale to nic. Możemy także przenieść naszą drabinę także na tył naszych domków. One są ze sobą połączone i możecie teraz bawić się nie dwoma, nie czterema, a sześcioma pet shopami, które znajdziecie w tych dwóch zestawach. Jestem pewna, że wszyscy fani Littlest Pet Shop docenią takie zestawy, ponieważ znajdziecie w nim aż trzy zwierzątka, a także mnóstwo elementów do wspaniałej zabawy. Jeśli chcielibyście obejrzeć więcej recenzji, gdzie pokazujemy Wam serię Littlest Pet Shop, wejdźcie na nasz kanał megadyskont.pl.